tego nowego żurnala na 2019-20 możemy sobie wybrać przeróżne kolory kratek, kolory jako takie. Ciągle jeszcze nie odchodzimy od granatów, ale o, proszę zobacz, już pokazują się brązy. Brązy. One też na królują tutaj w katalogach. Tak, już materiały, one nie są gładkie. Gdzieś tam wtłoczona jest subtelnie bardzo taka niewidoczna kratka i to jest ta elegancja. Ale tu znowu mamy granaty, także od granatów nie odchodzimy. Dużo jest marengo, szarości, to wszystko, widzisz, i skład tych materiałów jest dobry, bo 100% czystej wełny, ale są i z jedwabiem, są i z, także że łączone z tą lepszą jakością wełny, taką jak alpaka czy kaszmir. I tutaj każdy z takich zdjęć to uważasz, że jest naprawdę... To jest wszystko na topie i bardzo się cieszę, że mam z tą firmą kontakt, że mogę ten każdy materiał zamówić. Zresztą te brązy, te w bordo wchodzące, już z tego też szyję garnitur dwurzędowy z mankietami na dole, będą spodnie, w innym już troszeczkę stylu, bo on będzie blisko ciała, ale już ta talia będzie zaznaczona inaczej, bardzo takie opływowe ramiona. Tu już widać na tym. I to będą te odcienie kolorów, w których my będziemy chodzili. No i dwurzędówki, tak jak ja mówiłem, o tych dwurzędówkach zobaczymy. To też tutaj się znajdują w katalogach. Tak, już zaraz zobaczymy. Mam dwa te katalogi, to jak sobie wejdziemy. Tutaj następne te materiały, przepiękne desenie, kolory, kratki na sportowe marynarki. Jak ktoś nie chce brązu, to służę jeszcze ciągle niebieskościami, granatami, ale już nie te... Nie, o, tu jest też dwurzędówka i proszę, w takim oliwkowym kolorze. Bardzo fajnie wygląda, ona jest tak złapana w jednym miejscu, już ma te szersze klapy tutaj i to są materiały takie już jeszcze na lato, bo tutaj skład, jak zobaczymy, to będzie 60% wełna i 40% len na przykład, typowo na lato. I tu już no, tutaj widzę, że już mam jakiegoś klienta, który... Wypatrzył sobie to? Tak, i tak będzie właśnie ubrany, będzie miał, proszę Ciebie, takie spodnie, tutaj mamy ten materiał i taką marynarę, wyjątkowo szerokie prążki, to pełne lato i to on nawet będzie chciał iść w tym, będzie miał jakąś uroczystość. Także... A często przeglądasz te katalogi z klientami, czy też bazujesz tak na właśnie materiałach, które są? Nie, rozmawiamy dosyć długo, nie wypuszczam klienta, zobacz, znowu dwurzędówka, nie wypuszczam klienta tak szybko, chcę, żeby zobaczył, co w trawie piszczy, jak to wszystko wygląda w modzie i pokazuję, mniej więcej rozmawiamy o tym, na czym polegają materiały wiosna-lato, inne jesień-zima. O tym wszystkim dyskutuję z klientem i później bierzemy miarę, zobacz, znowu brązy i to takie rozmyte, tutaj marynarka może być inna, spodnie mogą być inne i klienci mówią, nie, jeszcze brązy, nie, brązów nie lubię, wejdą w brązy, tylko że na to wszystko nawet trzeba... Przed chwilą był jeden pan, który bardzo nalegał na coś niebieskiego. Tak. I to by, no jeszcze to trwa, bo jeszcze i w żurnalach od tego nie odchodzimy, ale no, jeden potrzebuje, jak już kiedyś powiedziałam, rok czasu na dostosowanie się do mody, drugiemu nieraz zajmuje to 3 czy 4 lata. Także brązy, bardzo fajne połączenia z niebieskim. Kiedyś to było niemożliwe. Moja mama powiedziała, jak można łączyć kolor granatowy z brązem, z beżem. Można, bardzo ładnie to wygląda. Dobrze to wygląda, rzeczywiście. A zobacz tutaj, jeśli możesz dobrze sfilmować, zobacz, jak krótkie są te spodnie. Tak. Facet już ma swoje lata, może być już jakimś tam prezesem, dyrektorem, bo widać po tym, co trzeba w ręku. A tu modnie, nie boją się. My jesteśmy bardzo zachowawczy Polacy i my chcemy klasykę, normalnie. Dopiero za 2-3 lata, o zobacz jeszcze na te spodnie, one już nie są tak, jak żeśmy szyli dotąd tutaj pod brzuchem, tylko one już są w talii wyższe, prawda, łapane tutaj po bokach. I no tak trzeba to mniej więcej tak się będzie chodziło. To jest przyszłość.
prawda? No i te granatowe kratki marynarek bardzo, bardzo zawsze jeszcze będą, jeszcze wytrzymają te 2-3 lata i zawsze będzie się elegancko wyglądać w nich. Wyglądało. Tak. Tak. No tutaj no przepiękne rzeczy są tutaj, my potrafimy uszyć to wszystko tak samo, mamy te same materiały od nich i tylko szyć i chcieć wyglądać. I wyglądać dobrze, i się prezentować, i się czuć. Troszeczkę inaczej niż wszyscy w tej modzie na luz, gdzie nie pracujemy spodni, gdzie chodzimy w byle czym. O tu jaka ładna dwurzędowa marynarka. Prawda, też złapana w tej talii na jeden guziczek. No i to będzie klasyką. Będą i tędzy, i szczupli. Będziemy chodzić w urzędówkach na pewno. Także jak widzisz tutaj, no desenie, kolory, krat są przeróżne. Klapy już są szersze troszeczkę. Jeszcze tutaj cenia, jeszcze ich nie pokazuje, takich szerokich, jak już my szyjemy. Ale już tak już pomału idzie to w tym kierunku. Jak mam już w tym kolorze marynarkę, to staram się dobierać spodnie, żeby one harmonizowały. One są już tam z lekkim odcieniem beżu, popiel złamany beżem do tej marynarki. Ona już ma swoje lata, bo to chyba z 3 lata temu szyłem, ale zawsze ją zakładam, jak chcę zmienić, bo codziennie jestem w innym ubraniu, więc jeszcze w niej chodzę. Nie? No i tak tu, popatrz, ciekawe, jak tutaj do ślubu sobie szyjemy dla pana oficera, młodego człowieka, to będzie też... W mundurze będzie do ślubu. Do ślubu. Tak, on to jest zrobiony specjalnie na jego figurę. Przyjdzie tu jeszcze pagon, będzie ten ozdobny sznur. No to, bo to czeka na wykończenie. Mhm. No widzisz, i tak. No i zobacz, wszędzie są książki, bo tym teraz... Żyjesz też. Żyję, tak. To mi pozwala się jeszcze... Ta marynareczka, tak jak widziałeś tam w żurnalu, ona tak. Jest też taka sama zrobiona. Trochę manekin jest za szeroki, więc jej nie domknę, ale ona będzie leżała na każdego dobrze. Tutaj jest szczuplutki ten mój... To jest dla klienta już czeka do odbioru. Już dla klienta czeka, tak.